se, odjadł ci. Se, fajnka picio i połna pi. Se, tam wolę mu najmniej. Sally Czarodziejka. Sali ty, sali na, sali koncepisa, sali restacja. Sali ty, sali na, sali koncepisa, sali restacja. Dajcie nam plac do zabawy. Będą budować nowy blok. Znów nam zabiorą kolejne miejsce do zabaw. Zawsze przychodziły tu dzieci. Dokąd teraz pójdą? Idźcie stąd. To nasz plac. Właśnie, że nasz i się nie ruszymy. Nie możecie nas wygonić stąd, nie macie prawa. Zostawcie nas w spokoju. Śmiecie się sprzeciwiać? Chcecie wojny? Jeżeli tak, to jestem gotowy. Wcale nie chcemy. Powiedziałem, żebyście się wynosili, ale jesteście uparci, więc masz. To dla ciebie. Teraz ci pokażę. Zostaw go, chodźmy stąd. Podaj mi rękę. Widzę, że w końcu zrozumieliście. Teraz boisko jest nasze. Co to? Przykro mi, ale te dzieci też muszą stąd odejść. Chcesz jeszcze ciasteczko? Jest dobre, sama upiekła. A ty nie chcesz? Dobre. Daj mi. A to dla ciebie. Dziękuję. Ja już skończyłem. Chyba nie przyszliście tylko jeść. Mamo, ale tak nam smakuje. Daj nam jeszcze tych cukierków. Te, które masz w koszyczku. Teraz nie, później. Dość tego. Nie możecie tu zostać, wynocha. Wariowałeś? To ty się stąd wynoś. Jakim prawem nas wyrzucasz? Chcemy tu zostać. Uważajcie, co mówicie. Jeśli chcecie oberwać, jestem gotowy. Nadal macie zamiar strzelać? Byłoby lepiej, żeby mnie od razu posłuchali. Ty też zmykaj, bo oberwiesz. Poszła sobie. Następne dzieciaki. To tak się przechodzi przez jezdnię? Dlaczego biegniecie i dokąd to uciekaliście? Biegliśmy po nasze pałki. Chłopcy wygonili nas z naszego boiska. Chcą tam grać. Ale my jesteśmy gotowi bronić naszych praw. Został tam Kabu i Poron. Te chłopaczyska mogą im coś zrobić. Chodźmy zobaczyć. Biegiem. Gdzie jesteście? Co się dzieje? Chcesz czegoś? Przestańcie bawić się w krety, zakopcie te dziury i wynoście się stąd. Dlaczego? ponieważ od dziś to miejsce jest nasze. Teraz jest to plac dzieci z Shimaki. Dzieci z innych dzielnic nie mogą się tu bawić? Nie. Byliśmy tu przed tobą. Chcesz nas wyrzucić, bo jesteś arogancki. Nie masz prawa. Nikt ci na to nie pozwoli. Wynoś się. Skoro tak uważasz, to patrz. Teraz ci pokażę. Masz. Chyba śnie, to niemożliwe. To nie sen, jestem... Cicho, to tajemnica, nic nie mów. Na co czekasz? Przegoń ich. Zaraz się nimi zajmę. Jeśli natychmiast nie odejdziecie, oberwiecie ode mnie. My nie odejdziemy, to ty stąd się wynoś. Naprawdę? Patrz, jestem tu i nie ruszę się. Ciekawe, co na to powiesz. Przegonimy was. Zobacz, nasza malutka będzie czarować. Niech czaruje, ci chłopcy zasługują na karę. Ale Sari będzie miała kłopoty, jeśli Poron użyje tego czaru. Zbyt często to robi. Chyba na jakiś czas zabiorę jej magiczną moc. Dziwne, nie zmniejszyłeś się. Co to znaczy? Co mówisz, malutka? Draniu, zostaw ją. Jak chcesz, to walcz ze mną. Brawo, Kabu. Dość tego, znudziło mnie to. Moja głowa. Pomocy! Wszystko w porządku, Kabu, nie zrobię sobie krzywdy, nic mi nie jest. Mogę ponownie stanąć do walki. Uważasz, że jesteś dość silny? Oczywiście. Sari, to jest nasza sprawa, nie mieszaj się, idź stąd. Ale jesteś odważna. Taki duży i zaczepia małe dzieci, nie wstydź ci? To oni pierwsi zaczęli, nie chciałem im nic złego zrobić. Nieprawda, to wszystko twoja wina. Sali, bawiliśmy się spokojnie, nagle zjawił się on i kazał nam się wynosić, ponieważ boisko należy do chłopców Shimaki. Dlaczego tu przyszliście? Nie możecie bawić się na placach obok waszych domów? Tam budują nowe domy, a my nie mamy boiska. Więc bawcie się tu z dziećmi. Ze smarkaczami? Chcemy grać w baseball. Moi bracia też są dobrzy w bejsbolu. Uwierz jej, dobrze trzymam pałkę, ja też. Przecież bawiliście się z dziewczynką. To tak, dla odmiany. Szkoda czasu na gadanie, więc co, bijecie się? Doskonale, ja staję po stronie braci. Myślicie, że jesteście tacy silni? My też potrafimy się boksować. Mam lepszy pomysł. Wy możecie grać w jednej części boiska, a dzieci mogą się bawić w drugiej. Witamy was i zapraszamy na nasze boisko. A jeśli nasza piłka ich uderzy? Nie martw się. Spokojnie, moi bracia odbiją każdą piłkę. Zgoda, ale jeśli stanie się coś dzieciom, nie możecie mieć o to do nas pretensji. Przeciwnie, to wy nie zbliżajcie się do nich za blisko, bo może wam się coś stać. Trzymajcie się swojej części, a nic wam się nie stanie. Zaczynamy. Dobra. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dzieci będą się bawić tutaj, a wy idźcie tam. Wszyscy będą bezpieczni i nie będziemy sobie wchodzić w drogę. Kanta, Jinpei, Konkiki, chodźcie grać, szybko. Kabu, Poron, to jest wasze boisko, możecie tu robić co chcecie. Nasze boisko jest małe, dlaczego ich jest większe? Nie narzekaj, co się będziecie bawić? W dom. Jeśli się zgodzimy, dasz nam te cukierki z koszyczka? Dobra, zostajemy. Kabu i Poron, dlaczego nie bawicie się z nimi? Oni nie lubią naszych zabaw. A mnie to bardzo interesuje. Kiedyś też się tu bawiłam. Naprawdę lubisz jeszcze te zabawy? Dlaczego nie? Daj to swoim kolegom, przyniosą to dla nich. Co za niespodzianka. Sari, czasami zachowujesz się jak czarodziejka. Tyle potrafisz? Kabu i Poron, dlaczego nie bawicie się z nimi? Chodźcie. Witamy was. Tylko nie wychodźcie z tego pola, dobrze? Muszę postępować jak Sari. Chcę być dobra. Wystarczyło trochę cierpliwości i wszyscy zadowoleni. Starsi chłopcy nie powinni zajmować boisk poza swoim rejonem. To dorośli powinni zadbać o wolne miejsca do zabaw dla dzieci. Zatrzymajcie się. Dokąd idziesz? Boisko jest zajęte. Wracamy na swoje miejsce. Graliśmy sobie spokojnie, ale ci chłopcy nas przegonili. Nie zgadzamy się, żeby zwyciężyło chamstwo. Nie znosimy przemocy, ale jeśli trzeba się bić, staniemy do walki. Co ty mówisz? Tylko to, że jesteśmy gotowi na wszystko, żeby odzyskać nasze boisko. Nie możecie walczyć tylko o to, żeby mieć trochę wolnego miejsca. Musimy. To jest dla nas bardzo ważne. Chodźmy, chłopaki. Idziemy. To wstyd. Zatrzymajmy ich. To jest nasze boisko. Wynoście się stąd. Ani nam się śni. Dlaczego zajmujecie nasz plac? Jesteście bezczelni. Nie ruszymy się stąd. Jeśli chcecie, to walczymy. Stójcie, co chcecie robić? Bić się o takie głupstwo? Powinniście się wstydzić. Na boisku się bawię, a nie biję. Zachowujecie się jak małe dzieci. Porozmawiajcie ze sobą, poszukajcie jakiegoś wyjścia. Jest już za późno. Jesteśmy tu i zostaniemy. Postanowiliśmy walczyć. Mam pomysł. Zamiast walczyć, zagrajcie ze sobą mecz. Kto wygra, ten zostanie na boisku. Dobra myśl. Zagrajcie w baseball. My się zgadzamy, nie wiem czy tamci też. Co wy na to? Zgadzamy się. Dobrze, ale tylko dzisiaj. Dlaczego? Codziennie możecie rozgrywać mecz, żeby wiedzieć, kto zajmie boisko. Mają codziennie grać o boisko? A dlaczego nie? Wtedy wszyscy będą je mieli. Znakomicie. Zaczynamy. Cieszę się, że już nie walczą. Spójrz. Dzieci w dalszym ciągu grzecznie się bawią. Pora na coś słodkiego. Chodźcie do mnie. Zobaczcie, co wam przyniosłam. Biegniemy. Dziękuję. To jest dla ciebie. Dziękuję. I dla ciebie. Dziękuję. Smacznego. Smacznego. Bardzo dobre, Tamako. Teraz odchodzimy. Nie chcecie już bawić się w dom? Już późno. I zjedliśmy już wszystkie słodycze. Żegnamy cię. Dlaczego idziecie? Zostańcie jeszcze trochę. Chwileczkę, wróćcie do zabawy. Zostań ty i Polon. W takim razie resztę słodyczy zjedzą Kabu i Polon. Ostatecznie możemy zostać. Po namyśle jeszcze się pobawię, lubię to. I jeszcze trochę zostanę. Mnie też bardzo się to podoba. Nie możecie robić, co wam się podoba. Powinniście tu zostać do końca. Nie chcę nikogo obrazić. Zrobię tak jak wy. Co wy na to, bracia? Zgadzamy się. Jestem bardzo zadowolona, ale słodycze zjemy później. Wszyscy gotowi? Zaczynamy mecz. To miejsce jest niewystarczające na baseball. Dlaczego? Ponieważ boisko musi być duże, a tu tylko 18 chłopców może grać. Masz rację. Szkolne podwórko byłoby dobre. Znakomity pomysł, nikogo tam nie ma po lekcjach. Mogliby tam grać i nie szukaliby innych miejsc. Chodźmy do pana Yamabe, może nam pozwoli. Musimy natychmiast działać. Panie Yamabe, wy tutaj? Dlaczego nie jesteście w domu? Szłyśmy, ale musiałyśmy wrócić. Proszę pana, dzieci martwią się, ponieważ ciągle buduje się nowe domy, a nam brakuje miejsca na zabawy. Czy chłopcy mogliby korzystać ze szkolnego podwórka? Muszę się zastanowić. Proszę coś zrobić, oni potrzebują ruchu po lekcjach, to dzieci. Nie zapominajcie, że wy też jesteście dziećmi. Zobaczę, co się da zrobić. Nie jesteśmy już małe, potrafimy myśleć o innych. Przekonałyście mnie. Zapytam dyrektora, co o tym myśli i powiem wam. Bardzo panu dziękuję. Cieszę się. Teraz idźcie do domu. Powiemy to chłopcom, na pewno się ucieszą. Nie ma nikogo? Widocznie poszli do domu. Dzieci również. Kabu! Polon! Kanta, Jinpei, Konkiki, gdzie się schowaliście? Odpowiedzcie. Joshiku, tu jesteśmy. Co wam strzeliło do głowy? Dlaczego ukryliście się w tych dołach? Dokąd poszli starsi chłopcy? Podczas gry w baseball stało się coś okropnego. Opowiadaj. Chłopcy spokojnie grali w baseball. Dosyć, koniec pierwszej części. Dobrze wybijasz. Ty też świetnie blokujesz piłkę. Szkoda, że nie graliśmy wcześniej razem. Teraz, kiedy się znamy, możemy częściej tu przychodzić. Od tej pory nie będziemy się więcej kłócić. Zostańmy przyjaciółmi. Dość gadania, zaczynamy drugą część. Ale najpierw chcę uścisnąć ci dłoń. Zgadzam się, przyjacielu. Po tym uścisku chłopcy rozpoczęli grę. Naprzód, gotowi, zaczynamy. Dobrze, znakomite uderzenie. Biegnij po piłkę. Zniknęli chłopiec i piłka, i każdy, kto poszedł szukać piłki, znikał. Kendo, gdzie jesteś? Co się z nim stało? Ja nic nie wiem. To twoje boisko, powinieneś wiedzieć. Może macie tu jakieś zasadzki? Lepiej zacznij mówić. Zwariowałeś? Znajdź go więc. Dobrze, spróbuję. Nie rozumiem, co się tu dzieje. Mam tego dość, idziemy, chłopcy. Zostańcie, musimy znaleźć Ołuna. Pójdę po jego mamę. A ja po tatę Kenta. i poszli. A my weszliśmy do tych dziur, żeby sprawdzić, czy ich tam nie ma. Tak było. A gdzie są Kabu i Poron? Poszli cię szukać. Naprawdę? Lepiej idź za nimi. Byli bardzo niespokojni. Dziękuję ci bardzo. Przepraszam was na chwilę. Na pewno weszli w magiczny krąg. Jak mam ich znowu przywołać? A muszę to tak zrobić, żeby się nie zorientowali, że użyłam czarów. Sally, tato, co tu robisz? Przyszedłem po ciebie. Sally, ile razy ci mówiłem, żebyś nie używała czarów, które sprawiają kłopot innym? Przykro mi. Nie masz prawa krzyczeć na Kabu czy Poron. Nadużyłaś swojej mocy. Było inaczej. Sally chciała ochronić dzieci, żeby nikt im nic złego nie zrobił. I narobiła masę kłopotów. Za karę na tydzień pozbawię cię czarodziejskiej mocy. Dobrze. A gdzie są ci chłopcy? Śpią zgodnie z zasadami krainy czarów. Proszę cię, spraw, żeby wrócili między ludzi. Dobrze, ale żeby to było dla ciebie nauczką. Sally, gdzie się podziewałaś? Byłam u taty i skrzyczał mnie za to, co zrobiłem. Tu gdzieś zniknął Kent. Co to za żarty? Gdzie byłeś? Tak się martwiłam. Mówili, że zniknąłeś. Pan Yamabe, poprosiłem dyrektora, żeby chłopcy mogli grać na szkolnym podwórku. Pozwolił. Cudownie, będą bardzo zadowoleni. Ja też się cieszę. Zasnąłeś, kiedy cię szukaliśmy? Tak. Nagle zrobiło się ciemno, osłabłem, jakbym miał zamiar zemdleć. Potem nic nie pamiętam. Ale na zawsze pozostaniemy dobrymi przyjaciółmi, prawda? Oczywiście, oto moja ręka. Wersja polska, Studio Publishing.